Ewelina Lis, dziennikarka Radia Wrocław, która po ciężkim wypadku samochodowym od kilkunastu miesięcy walczy o to, by znów stanąć na nogi, jest coraz bliżej upragnionego celu. Rehabilitacja przynosi efekty, ale to kosztuje nie tylko mnóstwo zdrowia. Przyjaciele Eweliny zbierają pieniądze i organizują na rzecz koleżanki charytatywną akcję. Rzeźby, obrazy, kolekcja znaczków, banknot z limitowanej serii z Juliuszem Słowackim podarowali wrocławscy artyści. W sobotę podczas balu lekarza te przedmioty zostaną zlicytowane na rzecz Eweliny Lis. Bardzo potrzebujemy tych pieniędzy dla Eweliny, tym bardziej, że postępy robi naprawdę już gigantyczne. To już nie jest tak, że Ewelina już zrobiła ten pierwszy mały krok, a teraz czekamy na wielkie kroki i żeby biegiem mogła tutaj do nas wrócić. Rzeczywiście, Ewelina z dnia na dzień jest coraz bliżej celu. To film z ćwiczeń, który nam przesłała. Chodzi przy pomocy kijów Nordic Walking i jeszcze w listopadzie poruszała się o kulach. Ewelina nadal przebywa w Krakowie, gdzie ćwiczy pod czujnym okiem rehabilitantów. Połączyliśmy się z Eweliną przez Skype'a. Witaj, Ewelina. Witam. To miłość do pracy w radiu daje Ewelinie siłę do codziennej, wielogodzinnej rehabilitacji. Efekty ćwiczeń już widać. Takie mam poczucie w sobie, że to jest taka ostatnia prosta przed tym samodzielnym chodzeniem, że już jestem tak blisko, że dużo czasu i dużo wysiłku włożyliśmy w pracę, żeby osiągnąć to, co udało się osiągnąć. Teraz przed Eweliną kolejne wyzwanie. Poruszanie się dla Eweliny w otwartym terenie, gdzie chodniki są śliskie, gdzie mamy śnieg, jest zupełnie nowym wyzwaniem, z czym się wcześniej nie spotkała. Żeby dziennikarka mogła jednak osiągnąć swój cel i stanąć na nogach, musi dalej ćwiczyć, a na to potrzebne są pieniądze. Na rzecz Eweliny można także odpisać 1% podatku.